Tak, no to jest jakby cywilizacyjny nasz problem trochę. Właśnie to czyni truskawkę taką niepraktyczną, nie? Bo masz to w ręce i potem ten. Teraz uważajcie. Błonnik dodatkowy. Mam takie zakrycie też. Dobrze. Każdy dostanie od owiaków po jednym samochodzie. Honda Cross Tour. No tak. No nie, no ja mam taki... Chrysler PT Cruiser, kurwa, to se dostawię. Prawie jak ten. Multipla. Multipla właśnie. Kurde, guma turbo. Do przewidzenia w czerwonym są. Ile lat temu? Tak? Jadłeś? Żyłeś? No, na pewno kilkanaście, a może więcej. Robimy serię owiak z bajki dla dorosłych. To jest takie zupełnie inne spojrzenie na erotykę, gdzie mamy, owszem, jest akt seksualny, ale dużo gadamy odnośnie jakichś tam tabu związanych z tym, z dużo innych scen. Zaprosiliśmy seksuologa do współpracy, bo też się wypowiadał. Normalnie masz seksuologa, który gada, a my się za chwilę ruchamy, nie? Że to wszystko jest połączone, takie zupełnie inne wymiary erotyki. Więc każda praktyczna rzecz, którą robimy, to jest to włożone trochę tej pasji, czy trochę jakiegokolwiek zamysłu, gdzie jak nie musisz, tylko chcesz, to jest zupełnie inaczej. To tak samo jak w sporcie. Tak. Jak w sporcie, jak musiałem, to nie szło. Jak skończyłem karierę, nie zawsze szło. Jak ty mnie namówiłaś w 2019, żeby pojechać jeszcze jeden sezon, to Mistrzostwo Polski tak wyjechałem. Po prostu wchodziłem, się bawiłem po prostu i w ogóle tam... To czasami nie przychodził na treningi, startował specjalnie z ostatniego miejsca, żeby zobaczyć, który zajmie i zajmował pierwsze. Sprawdź sobie przy siłowym ćwiczeniu, nie? Pomyśl sobie, tak, miłość, wiesz, słońce, fajnie, zobacz, ile się podciągnie, a potem zrób to samo i mów: wojna, nienawiść, ciemno, zło. Rozjebie ci to głowę, nie? Jak ciało reaguje, że potem, wiesz, na przykład przed samym startem, żeby omijać w ogóle negatywne myśli, a wręcz czysto sobie wypowiadać, nawet na głos, jak masz możliwość, jako w samochodzie mam. Wiesz, same fajne rzeczy. Nie, no ja też mam, jakby, wiesz, ja stoję w tym swoim bolidzie, no to mam 5 metrów do następnej koleżanki i mogę sobie, wiesz, mówić ciekawe rzeczy, nie? Mój kumpel miał w ogóle strategię, że wyzywał ludzi pod nosem, bo dlatego mu tak nie poszło. No, ale widzisz, to od razu osłabia jego ciało. Wystarczy, że usłyszy negatywne, ciało usłyszy i to są normalnie reakcje mięśniowe, które są wyczuwalne. Chyba takiego mchu, żeby nie był za miękki, bo jest trochę... A to już jest jakoś, jakimś podkładem takim? To jest zagruntowane płótno, lniane, włoskie. Generalnie, no, sporo kosztuje taka rolka. Mieliście kiedyś problem z rytombaniem przez pornografię na przykład? Bo ja miałem. Myślę, że jesteś większym użytkownikiem pornografii niż my. No, prawdopodobnie tak. Często się spotykamy z ludźmi, którzy wiedzą więcej o pornografii niż my. Crazy filmografii. Nigdy nie otrzymałem wychowania seksualnego, w sensie nikt mi nigdy nie powiedział, o co chodzi. I znalazłem pornografię po prostu w swoim życiu, która mi jakoś tak, okej, okay, I guess this is it, nie? Jakby też miałem tak, że po prostu... Wyrobiłem sobie nawyk taki, korzystając z tego, nie? To potem przez ileś lat musiałem to odkręcać tak naprawdę, gdzieś we własnym zakresie. Też jakby nie bardzo, kurde, czuję, że facet, który coś takiego ma, nie ma za bardzo... Ja się czułem bardzo samotny w tym, nie? Fajnie jest mi to o tym gadać właśnie, tak w ten sposób, bo to jest bardzo dla mnie takie uwalniające na zasadzie, nie? Mogę? Chcesz powiedzieć? No. Czy kontynuujesz? No nie, no. Wiesz co, ja myślę, że też inaczej, gdyby była jakaś taka normalna, jakby w ogóle była edukacja seksualna w szkołach i na przykład w innych krajach mają poruszaną też kwestię porno, że to jest fikcja, że to jest film. I wiesz, gdyby ludzie byli świadomi tego, bo do dzisiaj ludzie, czasami u nas pod filmikami, gdzie odgrywamy scenkę, dostawcy pizzy na przykład. Ludzie się pytają, piszą, że ale miał zajebiście ten dostawca pizzy, gdzie zamalizowaliśmy. Ale to może też jest, ciągną żart dalej, nie? Czy nie? Wiesz co? Nie, to jest bardzo szczere. Tak, tak. Niektóre mieliśmy takie, wiesz, że ja customowe filmy ze zdradą, na przykład, że ja rozmawiam przez telefon, a w tym czasie mam kochanka, coś.
normalnie miałam tam pociski, że... To są filmiki, nie? Że wiesz, że jaka jestem straszna, że oby mi się jak najgorzej przytrafiło, bo jak ja mogę zdradzać ale... męża i wiesz... Nie no, to kurde, mi się wydaje, że to... Ale ja to na takie rzeczy... Ale... ścigają na ulicy. Jak mogłaś to zrobić, Hanka? Jak mogłaś zrobić Marka, nie? Ale nie, to na tym levelu to chyba nie byłem. Znaczy, nie, to ja byłem, ja pamiętam właśnie takie dostawce pizzy, to ja też zawsze myślałem, że tak to jest, nie? Naprawdę? No. Dopiero potem skumałem, że jakoś dziwnie kamera jest ustawiona zbyt idealnie, nie? Nie? I wiesz, potem fantazje w głowie się jawiły, nie? Że Jezu, no właśnie, że tak nie? Może, to, i wiesz, i ta fantazja, jeżeli tak to jest, to kiedy mnie to spotka i w ogóle dlaczego mnie to nie spotyka? Co jest ze mną nie tak? Czy jestem tak kurwa straszny, tak straszny mężczyzną? Tak jak ja oglądałem dużo seriali o superbohaterach z drugą strony niepornografii. Dlaczego by mnie to fascynowało? Bo ja nigdy nie będę takim superbohaterem, nie? Jest, będzie film, będzie powstaje właśnie film Mateo the Eye Shooter. On potrafi strzelić w oko nawet jak ma się okulary. No, ale wy macie taki vibe właśnie, że to co robicie musi być tak jakby energetycznie takie spoko, nie? W sensie takie, duże, że to jest takie, uśmiechu w tym wszystkim, nie? Takie, że wasza relacja jest szczera, nie? I to jest takie po prostu... Ja myślę, w pornografii jest dużo takiego traumowego napierdalania, nie? Wiecie, co chodzi? Ale wiesz, to samo, co mówiła Kasia, że to trochę sympatycznie się wypowiada. Że mamy ten obraz jakiś, nie? No. I ogólnie pierwszy obraz pornografii jest zły. No. U każdego. No. To nie da się co powiedzieć. Każdy, kto pomyśli o pornografii, to pierwsze jest wycofanie. Naprawdę rzadko się spotkałem, nawet nie mogę odnaleźć w pamięci, że jak powiedziałem pornografii, to jest takie, spoko. Takie wiesz, takie szczere od razu, nie? Pierwsze jest zawsze krok w tył i dopiero potem, może się zastanawiać, czy ja byłem ten krok w tył, nie? Także jakby ogólnie społecznie jest to totalnie nieakceptowalna branża, nie? No ale właśnie, bo to jest właśnie ten seks w fajnej emocji, nie? A on też nie zawsze, znaczy kurwa no to znowu, znowu powtarzam to, co ty mówisz, nie? ale to jest właśnie, emocji. Bo to co wy robicie, to nie jest jakby, no chyba, że nie to z moje algorytmy są takie. Takich jak no, jakby, no, nie? No dużo, ale no okej. Okay, no. Ale jednak cały czas w naszej głowie pierwszy... Jak co mówisz, jeśli chcesz, że złapię na tym po prostu, co ja myślę, że to są moje jakby myśli, moje doświadczenia, moja historia, nie? Każdy patrzy przez swój pryzmat, nie? No tak. I to też się zmieniało na przełomie lat, bo to jest, wiesz, tak naprawdę... Amatorskie porno zaczyna wypierać, a może nie wypierać, wchodzić na równe tory z pornem profesjonalnym, to jest przełom 10 lat. Wcześniej nie było amatorskiego porno, bo nie było jeszcze ludzi, których... Po pierwsze nie było platform pośredniczących, więc żeby... Smartfonów nie było tak dobrze łapiących obraz, nie? Wiesz, też nie było platform pośredniczących w tym wszystkim, nie? Więc tak naprawdę, żeby zaistnieć w porno, to trzeba było iść do studia, studio musiało wypuścić DVD, DVD musiało wejść i to było czyste. I dopiero jak weszły właśnie możliwości takich platform jak Pornhub, czy jakieś inne pośredniczące, czy w ogóle W ogóle Kama Sutra, mi się to tak... Kupiliśmy dwie książki Kama Sutry i totalnie inaczej to miałam przedstawione kiedyś, jako pozycję do ruchania. No. A to tak naprawdę jak zaczęłam czytać... To jest bardziej czytać, taka praca z energią, nie? Dokładnie, nie? Odnośnie oczu, odnośnie uszu, dotyku, tam wszystko po prostu jest głowy. Całkowicie. Niesamowite połączenie dwóch kochanków po prostu. No, bo to jest sztuka kochania. I to jest znowu coś, co tak mogłoby być dużo bardziej powszechne niż jest, nie? Bo wiedza jest, ale właśnie jest gdzieś... Ale widzisz, prawdopodobnie porno zniszczyło to, nie? Bo tam było pokazywane, załóżmy, obrazy seksualne. Weszło porno, które było rzeczywiście mocno wyzyskowe w tych studiach. Nie da się tego, wiesz, jakby przeskoczyć, czego byśmy nie powiedzieli. Jeżeli to porno zaczęło być złe, zaczęłoby to być też wypierane, automatycznie cała seksualność zaczęła być wypierana i ta sztuka kochania, to co było artyzmem kiedyś, też zostało zestygmatyzowane jako porno i ciach i wszystko poszło nie w tą stronę. Nie? Mi się wydaje, że będzie jakieś takie małe odrodzenie tego wszystkiego. Trzeba zresetować system. Ja w ogóle, bo to jest łączy się z tym, dlaczego w ogóle chciałem o tym powiedzieć, nie? I tak nagrać takie coś, bo myślę, że już lepiej jest, że fajnie jest w ogóle o tym mówić, nie? Wiecie, o co chodzi, nie? Ja mam doświadczenia mocno mieszane z pornografią, nie? Ale jakby, a wy robicie jakąś taką pornografię w takim właśnie, w takiej fajnej emocji i tak dalej, ale tak generalnie to lepiej sobie to przegadać i powiedzieć, trochę miałem problem i tak dalej, niż jakby nic nie mówić, bo to jest jakby najbardziej zajechani, to są ci ludzie, którzy właśnie czegoś się boją tak bardzo, że nie chcą udają, o tym rozmawiać. Że udają, że tego nie ma, nie? I to dotyczy wielu aspektów życia, nie? Pornografia to jest jakiś tak przykład po prostu, nie? No ale że żyjemy w kulturze takiej, jakiej żyjemy, no to te okołoseksualne tematy, no to jeszcze są szczególnie zakopane, nie? To jest
naprawdę trzeba się kopać w ogóle koparką, nie? Ale mieliśmy masę wiadomości od par, od małżeństw, że nam dziękują, bo się otworzyli na seks dzięki nam, że zaczęli go rozwijać, że zaczęli rozmawiać, bo to wiesz, my często tam w filmikach mówimy, wiecie, rozmawiajcie ze sobą, co lubicie, co partner lubi, czego nie lubicie. Nie obrażajcie się, jak partner powie, że czegoś nie lubi, bo to nie jest uderzone od razu w ciebie, tak, tylko jest po prostu, czego nie lubię. Jeżeli nie będzie komunikacji, to... To nie znajdziecie swojego. Wasze posty na Insta, że tam, o, jest jakaś laska i fajnie, że tam zrobiliśmy z nią trójkąt, nagraliśmy scenkę, jest super, nie? No. Takie miałem, wow, w ogóle takie miejsce w Polsce, w internecie. I tam nie ma w powietrzu takiej ciężkiej atmosfery, nie? I to jest właśnie zajebiste, nie? Tak jakby, że ludzie tam przyjmą. I dla nas też, że to nie jest super. Żaden temat, który podnosi jakkolwiek rangę, czy ciśnienie, czy w ogóle nawet emocje, nie? To jest temat jak każdy inny. Mi trochę ci podnosi, nie? Ja rozumiem, i ja się czuję właśnie tak świeżo, nie? Że ja sobie wchłaniam ten wasz luzik, nie? No, to zajebiście. To mega fajnie. Super. No bo to właśnie chyba... Propsy. Teraz powie się takie piąteczki właśnie. I wiesz co? Magnetycznie jakby. Kiedyś nam ludzie mówili, czy mamy jakąś misję, mówiliśmy, że nie, ale to jest w pewnym sensie misja. Właśnie to jest ta misja, nie? To, co tu teraz robimy, to, co ty teraz czujesz, to jest ta misja. Niech się ludzie troszkę pootwierają na coś, co każdy ma w sobie. Rodzimy się jako ludzie seksualni, mają tę seksualność. To jest jak wypieranie srania. Nie, to jest tak, że kurde, nie możesz srać. Zdarzyło mi się, ja nie jestem tego twoim porównania. Starym. A nie myślisz... Ja na przykład przez ostatnie miesiące, to jest moja też rozwojowa sprawa, że bardzo ograniczyłem masturbację w ogóle, nie? W sensie, tak bardzo. I zobaczyłem, że mam w ogóle inny poziom witalności, jakiejś takiej świadomości, że jak mówimy o takiej, wiecie... To jest jakby tak cały czas się czujesz, jakbyś właśnie morsował, nie? Czy coś takiego, że tak po prostu trochę jedziesz do góry, nie? I chodzi mi o to, że... Ale połączyłeś to z brakiem używek na przykład? Tak, no. No to w sensie... to ciężko powiedzieć, co tak naprawdę to wpłynęło. No ale to jest też używka w pewnym sensie, nie? Znaczy używka, no tak jakby chodzi o to, że to jest coś, co cię... Jakby wiesz, jesteś sobie spokojną wodą, a masturbacja jest tak, pum, wpada kamyczek i to są jakieś fale, nie? O to chodzi. I to jakby używki, czy w ogóle takie jakieś, to jest takie skakanie góra-dół emocjonalnie też, nie? Czy, nie wiem, ale... Jeżeli dobrze na ciebie wpływa, nie, bo to chodzi mi, nie, bo chodzi mi o to, że nie, że chciałem właśnie to powiedzieć, nie? Że ograniczenie w ogóle walenia konia dla facetów jest bardzo dobrym lifehackiem, nie? O, proszę, to chciałem powiedzieć. Wiesz co, potwierdzam. Ja... Nie próbowałem, ale potwierdzam. Nie, bez szejmowania, nie? Bez szejmowania, w sensie, że jakby to nie chodzi o to, żeby się wstydzić, że się robi czy coś, tylko po prostu, no szczerze, no robicie, nie? Więc to jest to, co ja mówię na ten temat. O. Podłączam się pod tą ideę. Warto spróbować chociaż, nie? Sobie zobaczyć, zrobić sobie jakiś taki krótki czy dłuższy okres dla samego samopoczucia, nie? Zobaczyć, jak to się zmienia. Czy komuś, wiesz, to by może to wyjść akurat, że się lepiej czujesz, a komuś może to być, że napięcie seksualne będzie tak wysokie, że nie będzie mógł funkcjonować, nie? Albo zacznie odpierdalać jakieś dziwne gówno, nie? Ja to słyszałam też w jakichś tam tych energetycznych sprawach, żeby lepiej jakoś tak poczuć samego siebie i tak dalej, i to odstawić kawę właśnie, masturbację. No tak, to jest, jak są jakieś, wiesz, jak się jedzie na ceremonię ayahuasca typu, to tam jest generalnie temat abstynencji seksualna przez jakiś czas. Co też się zdziwiłam, że nie można mieć orgazmów na przykład, nie? Tak. Fajną praktyką jest raz na jakiś czas, nie za często, zrobić sobie randkę ze samym sobą, nie? Czyli całkowicie zacząć i od fajnej, wiesz, i od kolacji, i od... Że szykujesz wszystko dla siebie z taką pełną uważnością, nie? Sobie popisz, sobie przygotujesz, wiesz, zapalisz sobie świeczkę, wiesz, nie potrzebujesz żadnej interakcji, tylko i wyłącznie, wiesz, zagłębiasz się w sobie i idziesz ze sobą po prostu potem do łóżka, nie? Kurde, I kończysz tak, jak chcesz, w którym momencie chcesz, nie masz żadnej potrzeby też zadowolenia czy dania przyjemności drugiej osobie, bo dajesz ją tylko sobie. I masz 100% na siebie. I to jest potężne self-love, nie? To jest potężne self-love. Bardzo to mi... To jest analogiczne do tego, co mówimy w ogóle o pornografii, nie? Że wasz ten framing tego jest właśnie w tej dobrej emocji, nie? A ja przychodzę z takiego zaszejmowanego w dzieciństwie, w nastoletniości świata, nie? No, ty masz taki plecak, mamy taki, no to wymieniajmy się troszkę tymi zabawkami. No tak, nie? tak. Nie. Jak ja miałem okres, nie podobałem się sobie fizycznie, uwierz mi, nie podobał mi się nikt. Patrzyłem na ludzi, mówię, kurwa, sami brzydcy ludzie, nie? Że nie widzę nikogo przystojnego, nie widzę ładnych dziewczyn.
po czym gdzieś tam coś się w głowie przestawiło, spojrzałem po prostu, o kurde, teraz jest dobrze, nie, wiesz, tam coś, zapuściłem brodę, tak, wiesz, nagle zobaczyłem sobie zajebiście przystojnego faceta, kurwa, wychodzę, mówię, ja pierdolę, wszędzie piękni ludzie, wszędzie piękne kobiety, wszędzie piękni faceci, na każdego patrzyłem i w każdym widziałem coś ładnego, nie? To wszystko gdzieś odwzorowywało całkowicie moje wnętrze, nawet na zewnątrz, nie? Ten świat się stał piękny w momencie, kiedy mój świat wewnętrzny stał się piękny, nie? I teraz tak mamy, że wiesz, wracamy z Hiszpanii, gdzie z reguły ten powrót z Hiszpanii był taki, że wchodziliśmy taką niższą wibrację, my wjeżdżamy do Polski, mamy niesamowicie dobry okres jakby, taki wiesz, mentalny, oboje nawet żeśmy się rozstali na jeden dzień, żeśmy jeździli, mieliśmy inne sprawy do pozałatwiania, dzwonimy do siebie, jechać jeszcze z bananem na Rio, nie? Wszystko to podoba, nie? To jest wszystko piękne. Ja też tak się czuję. Chyba wszystko zależy od tego, w jakim miejscu jesteśmy. I jest ta postać, to się glow up na to mówi, nie? Że ludzie tak zaczynają promienić. Promieniować? Promieniejesz? Nie, bo to nie jest, że promieniujesz, tylko promieniejesz. Ale nie wiem, jak to się odmienia. Promieniejować. No ale że ten glow up to jest taki shine, po prostu lśnisz, nie? Jako, ty masz taki, że lśnisz jako osoba. Jeszcze kiedy? Musisz nauczyć sprawdzać, czy się nagrywa. Kiedy? Ale teraz włączyłeś. Ja tak. Ale, ale patrz, to zawsze przypadek? Orient na to, czy jest rek na tym, nie? No przecież orientowałam się. No, wiem, ale... Ale było nagrane teraz. Ktoś mi kiedyś powiedział, że nie, no tam jak ktoś... Jest brzydki, to jest brzydki i tego nie oszukasz, nie? A to właśnie kompletnie tak, to w ogóle tak nie jest, nie? W ogóle. Przepraszam, dopiero. No tylko chciałem powiedzieć, że tak wyglądałem 10 lat temu. Nie wiem, że byłem brzydki, nie? Ale w sensie ja czuję, że przyszedłem bardzo daleką drogę, to przedstawię jakąś fotkę, nie? Wiecie, nie? Nie podobały mi się kobiety przy tuszy, po czym właśnie byłem w takim dobrym, mega nastroju, poszedłem na masaż i przyjęła mnie dziewczyna naprawdę XXL. No jedna z najpiękniejszych kobiet, jakim w życiu widziałem. Była przemiła, przeuśmiechnięta, w ogóle promieniała i mówię, ja pierdolę, nie? Totalnie zmieniło, cała jej aura była tak przepiękna. To wszystko jest systemowe, to wszystko, co ci wmawiają od dzieciaka. Ja jak was słucham, to widzę, ile ja mam lęku wokół tej tematyki. Już myślałem, że jestem taki dobry, wyczyszczony, nie? Ale... Tylko my też wchodzimy w bardzo dużo tematów w bardzo krótkim okresie, nie? To też jest ciężko wiesz. Ale chodzi mi o taką lekkość, jak ty mówisz, że byłeś na masażu, była kobieta, ten, że tobie to tak schodzi z języka po prostu, nie? A... No... Lubi zrobić lada, do siebie na samochodach. No, otwartość, nie? Ale wiesz, teraz jest, że jak już się porozmawia z kimś o seksie, to jest takie tak mi się wydaje, bo u nas to jest już tak normalne, że w ogóle widzisz, do tego nie przykładamy. Ale zauważ to, że my ze sobą o tym rozmawiamy, ale ja siebie pamiętam, wiesz, sprzed kilku lat, gdyby taka rozmowa była przy mnie, kurde, ja bym implodował całkowicie, byłoby tak, że chciałbym coś powiedzieć, ale rzeczywiście bym się bał. I to też jest właśnie pokazuje, ile, jak ważne są te rozmowy, jak ważna jest ta otwartość, bo to jest naturalna część naszego życia, a przez ten brak tych rozmów, przez to, że to jest ten temat tabu, bardzo potem mocno spina sama seksualność. Brak wypowiedzenia na przykład tego, jaką masz fascynację, powoduje, że ta fascynacja tak narasta w tobie, że może to być coś małego, a urasta do rangi, wiesz, olbrzymiej rzeczy. I jeszcze brak możliwości zwerbalizowania tego, czym jest ta fascynacja. Zaczyna na przykład przeistaczać się we frustrację, nie? I wtedy potrzebujesz tej pornografii, rozładowujesz się przy tej pornografii, a tak naprawdę można było porozmawiać, a nawet jak porozmawiasz, jak jesteś w związku, albo nawet nie w związku, tylko masz partnera, z którym możesz uprawiać seks, wypowiedzenie jakiegoś zdania odnośnie swojej fascynacji, swojej jakiejś tam, wiesz, czegoś, co ci się podoba, spróbowanie tego i nagle się okazuje, że to jest nic takiego, że to jest... Taka rzecz, która fajna sprawia i nawet wcale mnie nie fascynuje, bo dotknąłem tego i okej, spróbowałem, jednak nie. I kończ, i zobacz, i wywalasz z głowy coś tak potężnego, co definiowało swoją seksualność. Ja myślę, że stąd się też przemoc seksualna bierze, nie? Że właśnie ludzie nie mają, bo to jeszcze jak ktoś reguluje pornografią, to jeszcze jakby no tak pół biedy w cudzysłowie, nie? Znaczy pół biedy, no. Komu o co chodzi? Wiesz, w kontekście tego, co powiedziałeś, nie? A właśnie, że przemoc seksualna to jest na tej samej skali, tylko jeszcze trochę dalej, nie? Znaczy, wiesz, frustracja doprowadzi cię do tej przemocy seksualnej, nie? Frustracja jeszcze, wiesz, inny zestaw cech. Bo to jest taka wewnętrzna potrzeba, kurde, bycia mrocznym. Znaczy, wiesz, trochę dążenie człowieka do mroku. Że jeśli byś widział w tym, jeśli by w tym nie było mroku, to byś tego nie robił. W twojej głowie, nie? Za każdym razem utożsamiasz się z tym, co widzisz na horrorach, na jakichś thrillerach i tak dalej. To jest też wszystko fikcja na przykład. Ja bardziej właśnie miałem takie dysocjacyjne, tak jakby wiesz, że po prostu to nie jestem ja gdzieś, wiesz,
świadomość sobie gdzieś idzie na wakacje i po prostu jest teraz konsumpcja treści pornograficznych, nie? Dysocjacja, no. Aha. No. No i konsumowałeś. No konsumowałem i mnie to, wiesz, tak dużo mi to... Znaczy, za to, dużą to rangę po prostu może, nie? Też, no. Znaczy, zabrało mi dużo rzeczy, ale też myślę, że mnie wyregulowało w ten sposób, że na przykład nie odjebałem nic gorszego, nie? Czaję. Wiesz, w tym widzę jakby właśnie obosieczność tego, nie? Że jakby z jednej strony można było mieć więcej, nie wiem, przygód, jakby coś tam sięgać po więcej w życiu, ale z drugiej, gdybym sięgał po więcej, kto wie, co by to było, nie? Może to nie byłyby dobre rzeczy, nie? Więc koniec końców fajnie, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, bo wszyscy jesteśmy happy, nie? No. Wszystko, co się wydarzyło w naszym życiu, doprowadziło nas do tego momentu, w którym jesteśmy, więc... No. No, na przykład odnośnie nadawania rangi, odnośnie tego, że Ania Rubik w swojej książce sexed.pl, dobrze mówię, no. Mówiła, na samym wstępie pisała o tym, że w szkole uczą nas na przykład twierdzenia Pitagorasa, którego nigdy nie wykorzystujemy praktycznie w 95%, a nie uczą nas o seksualności, która dotyczy każdego człowieka, nie? Życiu, nie? No. Tak, no, tak jest. Naprawdę. I jeszcze nawet w dzisiejszych czasach to jest uważane, że nie powinno być, że dużo ludzi w Polsce uważa, że nie powinno być w ogóle tego, nie? Że to jest prywatna sprawa rodziców, żeby to ogarnąć. Znaczy, to w idealnym świecie mogłoby być, ale właśnie rodzice też nie mają tej wiedzy, nie? Mają przekazywać, skoro sami nie zostali nauczeni. No właśnie, to jest takie, jedzie na założeniu, że wszyscy wiemy, bo tak. Nie wiem, zrobiliśmy dzieci, nie? Więc wiemy, jak to działa. bardzo krótka anegdota, wiesz, jak zaczęliśmy całą naszą historię z multimedialnymi materiałami dla dorosłych. Podjąłem podyplomowe studia seksuologii, żeby sobie zobaczyć, jak to wygląda, wiesz, w świecie akademickim, jakie są książki, i naprawdę rozwaliło mi głowę, jak wiele prostych rzeczy, których tam się uczyłem, można było naprawdę w 8 klasie podstawówki uczyć. I naprawdę byłoby dużo, dużo mniej problemów czy jakiegoś, wiesz, ganiania za LGBT, nie? Bo to jest wynaturzenie. Kurwa, co? No. Czy tak samo świadomość o chorobach przenoszonych drogą płciową, nie? Przecież ty miałeś na studiach o tym, a gdyby ta świadomość była, to by się nie kupowało prezerwatywy, tylko żeby nie zajść w ciążę, tylko by się miało większą świadomość, że na przykład jest na przykład wysiew kiły w Polsce, o akiom się zarazisz przez pocałunek. Wiesz, także... I chodzi o to, żeby właśnie pokazać. Ja podjąłem studia w wieku chyba 39 lat i ja miałem zerową wiedzę. Mhm. Ja, wiesz, jeżeli ja mam zerową wiedzę, gdzie teoretycznie rozwijam swoją seksualność, ja musiałem, wiesz, szukać, kupować książki, podejmować studia, żeby pozyskać podstawową wiedzę. Gdyby ta podstawowa wiedza była naprawdę w zakresie edukacji, świat mi inaczej wygląda. No. Bo sam widzę po sobie, ja nie miałem zielonego pojęcia nawet o fizjologii faceta, będąc facetem. Nie miałem pojęcia o tym, jak się moje ciało zmienia. Że jak mi na przykład, wiesz, nie miałem pełnego zwodu od razu po rozpoczęciu stosunku, to myślałem, że jestem impotentem, że coś jest ze mną nie tak. Dopiero później przeczytałem książkę, że to jest naturalna kolej rzeczy, że tak to jest. Nie? No ale widzisz, ile razy jak w jakimś wywiadzie mówię, że jesteś po wasektomii, tak. To faceci się pytali, to co, nie masz jaj? Albo czy przeżywasz orgazm w ogóle? Czy leci ci sperma, czy przeżywasz orgazm, wiesz, totalnie... Ale widzisz, ja też tego nie wiedziałem. Załóżmy, jakby mnie ktoś złapał 2-3 lata wcześniej i się zapytał mnie, co to jest wasektomia, to ja bym powiedział, nie wiem, kurczę, a coroczny zbiór grzybów? Nie miałem zielonego pojęcia, co to jest. Nie miałem zielonego pojęcia. No? Cześć, mistrzyni. Dzięki, zajebisty czas. No. Bardzo rzadko mówię, nie? Jak ktoś jest po prostu sobą, nie? Ja nie lubię tego, jak ktoś właśnie tak w tym dealuje cały czas, no zajebiście jesteś sobą, jestem sobą, nie? Ale jesteś jaka jesteś. Ale jesteś naprawdę takim sobą, nie? No. Trzymajcie się. Dzięki. Dzięki. Robimy te, tak? No, cztery? A co są cztery? Nie. No, tak, nie, tak zrobimy, tak! O, okej. No.